Rządzi nami człowiek, który jest opanowany przez służby rosyjskie, który buduje nam po prostu zagładę, który rujnuje nasz kraj. Ja często w swoich publikacjach opisuję, że po prostu ze swoją ekipą okupuje nasz kraj. Wiem, że ty się trochę nie zgadzasz z tym, że wolałbyś troszeczkę inaczej. Nie, no to jest dobre, okupacja, ale ja wolę słowo podbój, ale to jest na jedno wychodzi w sumie. Tak, no więc właśnie. I teraz się okazuje, że ten człowiek wyznacza na ministrów ludzi, którzy najmniej się do tego nadają, tak? Na jakiś, nie wiem, szefa przemysłu zbrojeniowego, hodowcy rybek akwariowych, tak? Bo on jest chyba najbardziej kompetentny. Tak jak najbardziej kompetentni w tej chwili w naszym kraju są absolwenci KUL-u, tak? I wszelkich wydziałów teologicznych. No i czasami jeszcze wspierani przez historyków, których jest wysyp, ale to takich historyków, którzy znają teorie spiskowe dziejów i znają przede wszystkim historię tego wschodniego rejonu. A ja się czasem zastanawiam, czy my w tej chwili, będąc świadomymi Polakami, to my jeszcze płacimy podatki, czy my już płacimy haracz dla mafii? To jest takie bardzo ostre stwierdzenie, ale zobaczcie Państwo, pomyślcie Państwo, czy to nie ma swojego podłoża. A do Tomasza skierowałbym następne pytanie. Napisałeś parę książek już o liderach tej naszej okupacji, tej mafii. Powiedz mi, co ciebie to nauczyło? O naszym narodzie, o nas samych. Czy to jest jakaś nasza przepadłość, że zawsze potrafimy świetnie dogadywać się z okupantami, rozbijać nasz własny kraj, puszczać gdzieś tam w rejon rozbiorów, tak, i tego naszego takiego poddaństwa, że zawsze musimy mieć jakiś wacz, jakiegoś nadzorcę, który gdzieś tam za nami stoi, tak, czy nad nami stoi raczej, czy może znowu padliśmy ofiarą jakiejś gry, której nie byliśmy w stanie przewidzieć. No jak ty to widzisz? Padliśmy ofiarą gry. Ja po wydaniu tych książek bardzo dobrze myślę o Polakach. Widzę, jaki jest odbiór. Przecież te książki są albo dyskredytowane, albo przemilczane. Przeważnie nie tylko media pisowskie próbują zatuszować ich istnienie, również media głównego nurtu boją się o nich wspominać, a jednak Polacy je masowo kupują i czytają i wszędzie, gdzie przyjeżdżam, to są na spotkaniach, są pełne sale, tutaj nawet pełen namiot, więc jeszcze więcej nas się zmieściło. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Opola. Przepraszam, że od tego nie zacząłem. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Natomiast widzę, że wychodzą oczywiście pewne nasze wady, których Rosjanie się bardzo dobrze nauczyli, jakie my mamy wady i grają tymi wadami. Jeśli chodzi o wyborców PiS, to ja mam dla nich głębokie współczucie. To są ludzie, którzy na swoim grzbiecie przeważnie noszą głębokie rany jeszcze po dziadkach, urazy wielowiekowe, pańszczyzna, także później PRL. To wszystko sprawiło, że ci ludzie żyją niestety w świecie folwarcznym. I ja tego nie mówię, żeby tutaj jakąś im pogardę okazywać, bo to są określenia używane czasem przez bardzo nawet lewicowych i proludowych historyków, badaczy. Ja się z nimi zgadzam, że pod tym względem się z nimi zgadzam, że wyborcy PiS są ofiarami wielu wieków zaniedbań, wyzysku, cierpień polskiego ludu.
A jeśli chodzi o naszą klasę średnią, no to ja widzę, że ciągle jest tutaj potencjał buntu, pragnienie wolności bardzo duże. Z Polski nie udało się zrobić Rosji ani nawet Węgier. I to bardzo dobrze o nas świadczy. Dlatego myślę o was tutaj zgromadzonych na sali i o wszystkich, z którymi się spotykam, myślę bardzo dobrze. Natomiast te wady, które są wykorzystywane, to po stronie wyborców PiS oczywiście te schematy feudalne, folwarczne, które ciągle jeszcze są żywe, potrzeba jakiegoś pana, który by rzucał ochłapy ludowi. Jeśli chodzi o klasę średnią, no to my kochamy wolność i niezależność bardzo i historia uczy, że czasem aż za bardzo, bo gdy przystępujemy do zorganizowanego działania, to natychmiast zaczynamy się kłócić. Każdy chce po swojemu, jak to mówił Bismarck, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, ale przykład, są też przykłady z historii pokazujące, że potrafiliśmy czasem się zjednoczyć w solidarnym działaniu i wierzę, że to przełamiemy. Muszę powiedzieć, że jestem nieco rozczarowany częścią naszych elit intelektualnych, szczególnie tych medialnych. Widzę niezwykły opór wśród sporej części dziennikarzy niezależnych lub podających się za niezależnych, którzy nie chcą się zmierzyć z faktami, którzy próbują odgrywać jakąś taką szopkę, jakiś taki spektakl, jakoby się w Polsce nic po 2015 roku właściwie nie zmieniło. Oni uważają, że dziennikarz, oni przedstawiają się jako dziennikarze stuprocentowo bezstronni, my na to mówimy symetryści, prawda? Że oni będą tutaj krytykować obie strony sporu i oni mówią, że dziennikarz musi być bezstronny, więc nie może być wrogiem PiS. I moim zdaniem oni tutaj nadużywają pojęcia bezstronności, bo dziennikarz służy prawdzie, więc musi być wrogiem kłamstwa. PiS opiera się na kłamstwie, więc dziennikarz musi być wrogiem PiS. No po 8 latach ja nie mam już złudzeń co do tego. Nie, ja nie wychodzę i nie mówię, jestem bezstronny. Staram się być absolutnie rzetelny i podawać udokumentowane fakty. Ale i jako dziennikarz staram się zawsze oczywiście kontrolować. Staram się bezstronnie przekazywać te fakty w tym sensie, że zawsze zadaję sobie pytania, które by zadał adwokat diabła, prawda? Czy tu nie ma jakiegoś jednak usprawiedliwienia? Zawsze przez taki filtr, zanim coś opublikuję, przepuszczam te informacje. To tak. Ale ja jako obywatel, człowiek, Polak, nie mogę nie być wrogiem PiS, skoro PiS jest wrogiem Polski. To jest... I niestety widzę, że wielu kolegów sobie z tym nie radzi. No, jest mi z tego powodu przykro i smutno, bo oni w ten sposób, tymi opowieściami o rzekomej bezstronności, dorabiają usprawiedliwienie dla strachu. Bo gdzieś tam na samym dnie tego wszystkiego jest strach. Nie chcą walczyć z PiS, bo się boją, że mogą na tym ucierpieć. I oczywiście pewnie by ucierpieli, ale myślę, że lepiej by na tym wyszli, gdyby jednak walczyli i gdyby nie dorabiali sobie właśnie żadnych usprawiedliwień, ideologii dla tego strachu, tylko gdyby ten strach przełamali. Ja strach przełamałem, byłem nękany, były tam różne dziwne prowokacje, mnie spotykały, kiedy Macierewicz był szefem resortu obrony, to służba kontrwywiadu się mną intensywnie interesowała. Wytoczono mi kilkanaście procesów, 11 razy wygrałem w sądzie, większość z tych zwycięstw to zwycięstwa prawomocne, jedno z nich miało miejsce przed Sądem Najwyższym. Przegrałem jeden proces, ponieważ oskarżyciel zataił przed sądem fakt, że zna adres, pod którym można się ze mną skontaktować. Wysyłano powiadomienia o rozprawach na niewłaściwy adres i dowiedziałem się o przewodzie sądowym i o wyroku już po fakcie, już wtedy, kiedy upłynął termin apelacji.
więc odmówiono mi prawa do obrony i do odwołania. Oczywiście wystąpiłem o wznowienie procesu, ale Ziobrowski, sędzia z Warszawy, Przemysław Filipkowski, odmówił mi wznowienia procesu, chociaż w uzasadnieniu napisał, że sprawa jest do kasacji. Ale nawet to nie pomogło moim wrogom, bo po takim jaskrawym podeptaniu moich praw i w ogóle wszelkich zasad postępowania sądowego spotkałem się z ogromnymi, bardzo szerokimi i mocnymi przejawami solidarności od państwa, za co ogromnie dziękuję. Dlatego warto, chciałbym, żeby koledzy dziennikarze to usłyszeli, warto się zdobyć na odwagę. No właśnie, i tej odwagi jakby ciągle nam brakowało. Jarosław Kaczyński mówi o sobie teraz bardzo często, że nie ma takiej demokracji, a nawet ostatnio powiedział, że nie ma na świecie takiej wolności i takiej demokracji, jak jest w Polsce. Z tym, że ja pamiętam akurat, jak uciekałem przed policjantami, albo byłem wielokrotnie spisywany tylko za to, że miałem koszulkę. No dzisiaj mam wolne sądy, prawda, wolne media, a przedtem miałem konstytucję. Niektórzy, którzy używali słowa konstytucja, na przykład w stosunku do pomników, byli nawet zatrzymywani i przetrzymywani w aresztach jako najgroźniejsi przeciwnicy. To tylko przypomnę, w tej chwili o tym jak gdyby się zapomina, a za czasów ministra obrony narodowej, za to, że wystąpiłem oficjalnie przeciwko ministrowi, okazuje się, że otrzymałem w prokuraturze okręgowej 3 zarzuty, w tym zdrady państwa, ubliżanie narodowi polskiemu i czynienie przygotowań pod powalenie legalnego systemu. Także takie miałem zarzuty, na szczęście nie ostały się one, ale to jest ta wolność, a teraz na przykład jesteśmy uderzani niekompetencją na granicy, tak? Nie będę mówił o tych rakietach, innych rzeczach, ale to jest jak gdyby zakrywanie sprawy, bo jak się okazuje, my mówimy, że oni sobie nie potrafią poradzić, to Kaczyński mówi do swoich wyborców, popatrzcie, oni atakują wojsko, nasze wojsko, które broni, a przecież może się coś zdarzyć, tak? Ale nie mówią o tym, że rok temu systemu sił zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej zniknęło całe możliwe wyposażenie Armii Polskiej. Zestawienie, począwszy od tego, ile mamy samolotów, czołgów, które są sprawne, które niesprawne, jakie części zamówiono, żeby je usprawnić, ile mamy rakiet przeciwlotniczych, a ile mamy amunicji dla żołnierzy, prawda, jakie mamy zapasy, przecież to jest największa zdrada narodu polskiego chyba w historii. To musiałyby pracować całe tabuny różnych agentów, żeby zebrać tą informację. A u Błaszczaka po prostu się ulotniły. Poszły sobie w internet dla obcych służb.